Oprócz sportowych emocji kibice i piłkarze podczas 16. Red Box Cup turnieju firm mogli także podziwiać kunszt Adriana Duszaka, międzynarodowego mistrza Niemiec we freestyle football. Adrian dwukrotnie dał pokaz swoich umiejętności i prowadził warsztaty dla wszystkich chętnych. Można mieć jakieś tam... jakiś talent, ale talent, tak, predyspozycja, ale to jest taka część tego wszystkiego. No i bywa się to wszystko podczas treningu. To jest jedyna droga, żeby cokolwiek tutaj, jakąś sztuczkę wykonać. Na pewno zaczynałeś jako chłopak marzący o karierze piłkarskiej, a teraz jesteś mistrzem, ale w dziedzinie pokrewnej. Dokładnie tak. Wszystko zaczęło się tak jakby u większości młodych chłopaków. Oczywiście z piłką nożną. Miałem przygodę swoją przez kilka lat. Następnie zobaczyłem Ronaldinho oczywiście, jak próbował swoich sił gdzieś tam na boku, zawsze jakieś tam sztuczki, coś takiego. No i okazało się, że później z biegiem czasu dotarłem na takie forum freestyle'owe. Okazało się, że są turnieje w tej dyscyplinie sportu. No i tak do tej pory 7,5 roku już się ciągnie moja przygoda z piłką tą freestyle'ową. Umiejętności na pewno, ale to przede wszystkim zabawa, fun. No i piłka, jakby wiele elementów, to nie tylko umiejętność kopania prostego piłki. Dokładnie, tutaj mi się wydaje, to jest moje zdanie, wydaje mi się, że bez radości, bez pasji do tego wszystkiego nie da się za dużo osiągnąć, bo na siłę naprawdę nie ma co startować, jeśli chce się na siłę tutaj cokolwiek robić, bo to no, naprawdę nie ma sensu. Trzeba to kochać, lubić i tyle. Piłkarze mają swoje kluby, tacy mistrzowie jak ty trenują, nie wiem, w zaciszach domowych, czy mają swoje jakieś towarzyszenia, kluby? Nie, to jest indywidualny sport i każdy jakby trenuje indywidualnie. Nie mamy żadnych trenerów, jesteśmy sami sobie, nie mamy żadnych trenerów. Skąd bierzecie pomysły? Na początku, jak ja zaczynałem, było dużo poradników, znaczy było no, w miarę dużo poradników na internecie i głównie z tego się uczyłem. Później, powiedzmy po 2-3 latach, starałem się obrać właśnie taką swoją drogą, czyli już troszkę posiedziałem w domu, pomyśliłem, co tu można fajnego zrobić, no i tak wychodziłem, próbowałem. I tyle. Masz jakiś swój ulubiony trik, albo jest trik, którego jeszcze nikt nie wykonał, a wszyscy chcą go wykonać? Myślę, że dużo jest takich trików. Na pewno czterokrotne obrócenie nogą wokół piłki. To jest marzenie wielu freestylerów, aczkolwiek to jest bardzo trudny trik. Ja dużo mam własnych połączeń, sporo mam własnych trików, może nie aż tak dużo. I z tego się właśnie cieszę, że mam jakąś tam drogę obraną, mam swój styl i to mnie wyróżnia. Są rekordy świata w lekkiej atletyce, na przykład w piłce, w tym co robisz, też są jakieś, robi ktoś najwięcej, a wszyscy go gonią? Tak, oczywiście. Zawsze jest taka zdrowa rywalizacja, że powiedzmy ktoś wykona 10 dookoła świata, to zaraz osoba chce zrobić 12 i tak dalej. Czyli jest taka zdrowa rywalizacja. Mistrz Niemiec, tak? Dobrze mówię? Czy jakby zawody, starty, mistrzostwa, jak to wygląda? To było międzynarodowe mistrzostwo Niemiec. Polegało to na tym, że całe mistrzostwa odbywały się w Niemczech, a z racji tego, że przyjechali na ten turniej, przyjechali zawodnicy z różnych krajów Europy, miało to nazwę Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec. Gdyby ktoś chciał, albo był jakiś ukryty talent w domu, to co ma zrobić? Jak wyjść w świat, żeby to pokazać? Nakręcić filmik, puścić go na YouTube'a, czy co? Tak, to jest chyba jedno z najprostszych sposobów teraz, bo YouTube jest... Wydaje mi się, że najlepszym sposobem byłoby... Można się zgłosić samemu na jakiś turniej, imprezę, czy są takie częste zawody? Tak, teraz mamy nawet zawody dla średnio zaawansowanych graczy, czyli dla graczy, którzy powiedzmy trenują tylko rok. I to jest, moim zdaniem, jest to dobra inicjatywa dlatego, bo osoba, która zaczyna, nie porywa się na głębokie wody od razu, tylko może spokojnie od podstaw może się zapoznać z tym wszystkim, jak to wygląda, może też wystąpić na scenie, czy też właśnie rywalizować z zawodnikami o niższej randze, czyli jakby wgłębić się w to wszystko krok po kroku. Jest freestyle, są inne style? Tak, w freestylu, freestyle generalnie dzieli się na cztery style, czyli upper, to jest trzymanie piłki, kręcenie piłki na głowie, jest również sit down, czyli odbijanie piłki na siedząco, air to jest głównym stylem, jest to odbijanie piłki na stojąco za pomocą nóg i grand, czyli takie turlanie piłki na ziemi, coś takiego.